Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy gośćmi u Kornela Filipowicza. Pod koniec ubiegłego roku Znak wydał korespondencję pisarza i Wisławy Szymborskiej. Dzięki temu jego nazwisko stało się powszechnie znane. Jednak o samej twórczości krakowskiego prozaika mówi się wciąż za mało. W związku z tym chcę przedstawić Państwu pracę, która jest pierwszą tak wnikliwą reinterpretacją twórczości Filipowicza, ale także próbą jej falsyfikacji. I to za sprawą dość niekonwencjonalnej w badaniach literackich metody. Chodzi o teorię wpływów Harolda Bluma. Jest to próba sprawdzenia, na ile czytelnik spoza kręgu polskiego jest w stanie przyswoić tę prozę jako element literatury światowej. Jest z nami autorka tej pracy, dr Justyna Gorzkowicz. Dzień dobry. Chciałabym na wstępie zaznaczyć, że w pracy Teorię wpływów Bluma, jak i jego charakterystykę poszczególnych zabiegów rewizyjnych, traktuję jednak dość umownie. Skupiam się raczej na wskazywaniu pewnych miejsc w twórczości Filipowicza, w których możemy dopatrzyć się relacji z egzystencjalizmem francuskim. Są to pewne wspólne tematy jak wolność, absurd, śmierć, ale także konkretne odniesienia do istniejących utworów. W poszukiwaniu antagonisty o wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza. Taki jest tytuł tej pracy. Mówiąc o egzystencjalizmie, zwłaszcza tym dwudziestowiecznym, przywołuje się przede wszystkim Jeana-Paula Sartre'a oraz Alberta Camusa. Dzieła tych dwóch filozofów stanowią oś przewodnią Twojej pracy. Tak, to prawda, ale pojawiają się tylko w kontekstach. Obydwaj egzystencjaliści są antagonistami, z którymi w moim przekonaniu Filipowicz prowadzi dyskurs na łamach swojej literatury. Poszukując nawiązań międzytekstualnych w pracach tych trzech panów, dążę tak naprawdę do odnalezienia tego, co Filipowiczu oryginalne, na przykład jego poglądy filozoficzne. Tytułowa postać antagonisty w Twojej pracy okazuje się być wielowymiarową figurą. Rozumiem, że jest rodzajem wariantywnej konkretyzacji kategorii innego, niezwykle istotnej i popularnej we współczesnej antropologii. Piszesz o tym w kolejnych rozdziałach, pozwolę sobie przytoczyć ich tytuły. Początki romansu rodzinnego, Jan bohaterem sartrowskim, spór o pamiętnik antybohatera, drogi wolności oraz kilka wymiarów śmierci, przygodność i absurd, czy filipowiczowska metonimia jako zapis przeżyć egzystencjalnych. Tak, myślę, że dzięki wprowadzeniu figury antagonisty udało mi się przedstawić Filipowicza jako rewizjonistę. Ale nie tylko idei zawartych w poglądach Sartra czy Camusa, ale także egzystencjalizmu jako takiego. Przyznaję, że czytałem Twoją pracę z dużą ciekawością. Analizujesz tam nie tylko utwory literackie, ale także filmy Filipowicza. Pokazujesz niesamowitą osobowość tego pisarza, no i jego niezwykłe poczucie humoru, łączące świat codzienny z filozofią. Na przykład w jednym z opowiadań, w którym Filipowicz polemizuje z Sartrem, pojawia się ziewanie w konfrontacji do mdłości oraz coś bardzo zaskakującego, przynajmniej dla mnie. Mianowicie sitko, takie zwykłe sitko do zlewozmywaka. Wskazuje, że jest to tu bardzo istotny element. No tak, mało kto wie, że w czasach PRL-u takie sitko było bardzo trudne do zdobycia. Ten przedmiot jest u Filipowicza opozycyjnym względem absurdu, symbolem sensu. Wydaje mi się, że symbole są w ogóle istotne u Filipowicza. Pokazujesz na przykład, jak pisarz przekształca mit Syzyfa Camusa w mit Nikes Samotraki. Ciekawe też jest, jak za pomocą fioletowego kapelusza polemizuje z kategorią absurdu Camusa. Odnalazłaś też nawiązania do malarstwa Bruegela i Boscha. A już wykorzystanie przez Filipowicza symboliki doksy to jak dla mnie mistrzostwo świata. Doksa to szwajcarski zegarek, element pożądania także w czasach PRL-u. Ale to również z greckiej filozofii mniemanie. Złudne lub niepewne przekonanie, które według Filipowicza stanowi tak naprawdę sedno ludzkiej egzystencji. To także tytuł jednego z jego opowiadań. Chciałbym na koniec wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. W podsumowaniu mówisz o czymś niezwykle istotnym, mianowicie o potrzebie poszukiwania wariantów narodowych egzystencjalizmu literackiego. Jest to otwarcie kolejnego pola badawczego? Tak, ponieważ uważam, że polski egzystencjalizm literacki funkcjonował na długo przed Sartrem i Camusem, a potem rozwijał się równocześnie do ich wizji. No ale to już rzeczywiście temat na kolejne wnikliwe badania, w których rzecz jasna Filipowicz znalazłby swoje miejsce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.
du, du.